Siemano moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z TFT. Zapraszam do oglądania. No i dobra, widzowie, jesteśmy już na karuzeli, standardowe powiedzonko. I tak, celujemy sobie na karuzeli Nidlesika. Weźmiemy sobie Nidlesika i zobaczymy co skleimy w tej gierce. Jeżeli widzicie ten odcinek, to najprawdopodobniej znaczy to, że poprzednim odcinkiem z TFT jest już wbite 200... 200, co ja mówię? 200 to ja bym chciał. 20 lajków, przepraszam bardzo. Więc witam was po prostu w kolejnym odcinku z TFT. No i dobra, standardowo oczywiście jesteśmy na rankę dziku, bo po prostu nie opłaca się grać normali. Trzeba zawsze wbijać na rankedy i wbijać tą rangę. Uuu, patrzcie co my tutaj mamy. O, wow. To jest Caitlyn na drugim levelu z bomby. Na pierwszej tutaj rolce sklepu. No to słuchajcie moi drodzy. To oznacza chyba build w snajperów. Tak, nie wiem czy wiecie, ale ostatnio do mety wszedł też build pod snajperów właśnie, pod Gina. Co my tutaj mamy? Chyba weźmiemy sobie leczonko. No myślę, że to będzie spoko, utrzyma nas to dłużej przy grze. No i jesteśmy szybsi, nie? Także na karuzeli będziemy mogli sobie wybierać lepsze itemy. No, co ja mówiłem, wszedł build właśnie do mety pod snajperów. Nie wiem kiedy to oglądacie, nie wiem kiedy wstawią ten odcinek, najprawdopodobniej jest już nowy patch, a ta gierka jest grana na poprzednim, także ostrzegam, jeżeli byście chcieli tutaj się zainspirować moim buildem i zagrać go u siebie, to najpierw sprawdźcie, czy nagrałem już omówienie najlepszych buildów i tam sobie, jeżeli takowe się pojawiło, to tam sobie sprawdźcie właśnie co jest dobre w najnowszym patchu. No, ale chciałem sobie po prostu nagrać troszkę z wyprzedzeniem, no bo akurat mam wolne, także wykorzystam to i nagram dla was odcinki. Jak już mówiłem w jednym z poprzednich odcinków, że no ta częstotliwość filmów może się troszeczkę zmniejszyć, ponieważ niestety studia i inne moje obowiązki wzywają. No, ale mimo to staram się jak najmocniej, żebyście te odcinki mieli dość często. Dlatego właśnie nagrywam sobie to na zapas. No i dobra, słuchajcie, mamy dwóch snajperów w teamie i Laoi na frontlane. Podejrzewam, że to przegramy, ponieważ no, mamy tylko Caitlyn na drugim poziomie, która chyba nawet właśnie nie użyje umiejętności. No niestety co do frontlane'u, tutaj sklepik nas nie rozpieścił, no ale tych dwóch snajperów to jest naprawdę fajne wejście, tym bardziej, że Caitlyn ma drugi poziom. Trzeba z tego skorzystać. Co do itemów, no też szczerze mówiąc średnio chciałem zagrać coś innego w tej grze, dlatego wziąłem tego Needlessa, a teraz szczerze mówiąc średnio on może nam się przydać. Dobra, mamy drugiego siłka, także frontlane nasz będzie troszeczkę ulepszony po prostu. Mamy też stróża prawa dzięki tej Vi, także fajnie, fajnie. No co do itemów, kurczę, nie mam pojęcia co z tego zrobić. Najlepszymi itemami na Gina, którego chcemy zagrać, jest Infinity Edge, Last Whisper i Giant Slayer. Także w takie itemy celujcie na karuzelce, jakaś rękawiczka, łuk albo miecz. No, a nie jak ja, co po Needlessa szedł. No ale nieważne, zobaczmy. Powinniśmy to wygrać. Tutaj szybko Caitlyn umiejętność i elegancko. Pierwsza wygrana. Zobaczymy jak pójdzie nam dalej. Przydałaby się ta Illaoi na drugi level, nie? Byłoby fajnie. I słuchajcie,
taktyka, z tego co się orientuję, na ten build jest taka, że musimy dosyć energicznie i szybko wchodzić w ten level. Po prostu zbudować jak najlepszy stół, który pozwoli nam wygrywać. No i właśnie pushować ten level. Ponieważ w tym buildzie gra sporo postaci czwartego tieru, nie? A chcemy je zdobyć jak najszybciej. W tym właśnie na przykład G, czy jakaś Oriana, albo Braum. No, przykładów jest wiele. Tymczasem mamy tutaj jakiś Yordle. No i tutaj powinniśmy bardzo łatwo wygrać, bo tylko Poppy na drugim levelu. A jeszcze zmniejszyliśmy jej pancerz dzięki umiejętności Vi. Tutaj niefortunna R-ka od Caitlyn. Kurczę, szkoda, że tak to się potoczyło. No ale dobra, mamy wygraną. Także w pożądalu. I lecimy sobie na karuzelę. Zobaczymy, co tutaj zgarniemy. Wybieramy niestety jako ostatni. No ale jakieś itemy na tanka też zawsze warto mieć. No ale kto wie, może zostanie jakiś miecz, rękawica. No w sumie, ej, patrzcie, zostały dwa miecze, jest jeszcze łuk. No dobra, jest miecz. No i dobra, spoko, to bierzemy sobie go oczywiście. No nie spodziewałem się, fajnie, że się tak potoczyło. Przypominam o zostawieniu łapki w górę, komentarza oraz subskrypcji z dzwoneczkiem, kurczę. Zbliżamy się do 100 subów, na każdym odcinku o tym mówię. Pewnie macie już tego dość, ale no kurczę, fajnie by było wbić, troszkę się jaram, moje pierwsze 100 subów. Także jeżeli jesteście nowi albo po prostu oglądacie, a nie subskrybujecie mojego kanału, to zachęcam do zrobienia tego. Co do lajków, to po prostu jeżeli chcecie, to zostawcie, jeżeli nie chcecie, to nie zostawiajcie. Nie mam więcej żadnych odcinków w zanadrzu, jak na razie nagranych, także żadnych tutaj wymagań nie ma, po prostu jak nagram odcinek, to się pojawi. No, a tymczasem walczymy tutaj też z gościem, który ma Caitlyn na drugim poziomie. Kurczę, troszeczkę nam tutaj podkradł. Dobra, ale my fajnie tutaj sobie wygrywamy. Także fajnie, pokażemy mu emotkę, która znaczy, że kurde gościu, nie masz mi kraść moich postaci, bo i tak nie wygrasz ze mną. Dobra, to wszystko co kupiłem trzeba sprzedać, żeby mieć 20 golda. No i powiem wam szczerze, szykuje nam się naprawdę fajna ekonomia przed rundą pasywną. Okej, okay, tutaj jakiś Kog'Maw z licealistami i protektorem. No, bardzo fajnie się przebijamy. Ten boost snajperów niby 8% dodatkowych obrażeń. Ale czekaj, zyskują zasięg ataku. To jest... trochę nie kumam tego. To jest 8% za każdy jakby heks między mną a przeciwnikiem. Ale nie, no chyba nie. W każdym razie boost snajperów nawet na tych dwóch, jak widzicie, całkiem fajnie działa. A, no i patrzcie, swoją drogą. Przegraliśmy pierwszą walkę, a Benz wyleczyliśmy się do 100 HP. Także ja bardzo lubię to wzmocnienie, które nam daje prędkość poruszania się naszego tutaj taktyka i właśnie leczenie. No, tym bardziej jeżeli dropi nam to na samym początku gry, nie? Bo naprawdę wtedy można mega fajnie z tego skorzystać i fajnie utrzymać się w grze. Dobra, dużo postaci. Nie wiem, co stąd chce, a co nie chce. No, ekonomii niestety tutaj nie zrobimy z tego. Dobra, ale mamy Infinity Edge'a. Także fajnie. No, ten Needless cały czas nam, kurde, tutaj nie pasuje. Ale fajnie, bo mamy Vi na drugi poziom. To jest bardzo mocne wzmocnienie. Bardzo mocne wzmocnienie, tak się mówi? Nie mam pojęcia. W każdym razie, jak widzicie, nasz team jest naprawdę aktualnie całkiem mocny. Szkoda, że ten Blitzcrank nam tutaj tą Caitlyn przyciągnął, bo niestety nie rzuciła na swoje umiejętności i szczerze mówiąc, możemy to przegrać.
No ale zobaczmy. Nie, no tak, przegramy to niestety. No złomiarze tutaj respią sobie, kurczę, itemy. No ciężko jest. Ale tutaj niestety właśnie przegrana. Kończymy nasz win streak, ale spokojnie, my się wyleczymy z tego jeszcze. Może jeszcze dojdziemy do tych 100 HP. Dobra, mamy drugą Caitlyn. No i chyba lepiej sobie zostawić kaskę i... Chociaż może wejść w level i teraz dostawimy ochroniarza, bo nie mamy dwóch ochroniarzy. Tak. No, myślę, że całkiem spoko. A i tak mamy 39 golda, także jeżeli wygramy, to mamy 40, nie? Także nieduża strata, a mamy już 6 level i 5% na Gina, Orianę, Brauma i inne takie postacie. Dobra, no tutaj powinna być łatwa wygrana. Nie ma co opowiadać. Po prostu pokonać gościa i lecieć dalej. Także ekonomia nam się troszeczkę naprawi. 96 HP będziemy mieli. W porzo, w porzo. Jak na razie fajnie się zapowiada ta gierka. Jakieś wzmocnienie by się przydało wziąć i co by sobie stąd wybrać? Chyba leczonko. Chyba leczenie sobie wezmę, ponieważ nie wiem, w jakim miejscu respi się ten heks wzmocniony, nie? Ale mamy tutaj Tarika, można to sprawdzić. No i właśnie, w dość słabym miejscu, tak jak się obawiałem tego. Że kurczę, żadna z naszych postaci by z tego nie skorzystała. No na snajperach to bardzo fajnie by było, jakby ten hex był gdzieś wzmacniany na samym backlane, nie? Wtedy to by było warto tego użyć. No bo Jin by mocno na tym skorzystał. Dobra, tutaj jakaś Katarina na drugim poziomie. No nie powiem, że się jej nie boję, bo jest dosyć groźna, aczkolwiek fajnie tutaj nasz Blitzcrank przyciągnął Lux przeciwnika, także sobie ją wyeliminowaliśmy szybko. No i dobra, kolejna wygrana, fajnie, mamy 98 HP dzięki temu. No i jesteśmy na pierwszym miejscu. Dobra, zgarnęliśmy sobie ten mieczyk, także bardzo fajnie. Wrzucimy sobie go na tą Trisankę, niech trzyma. No i przydałoby się znaleźć naszego Gina, kurde, no. Na razie te postacie coś nam nie dropią, nie? Potrzebujemy Gina. Te Oriany jakieś. Braumy, no nic nam tutaj nie dropi. Jak na razie, same ewentualnie postacie trzeciego tieru. Słabo, słabo. No, ale kto wie, może jeszcze gierka się zrekompensuje. No i zobaczmy. Fajnie tutaj, fajny damage robimy. Braum tutaj użył swojego ulta tylko na Illaoi, także też bardzo spoko. Dobra, powinno starczyć, co nie? Wygramy. Tak jest, dobra. No i spoko. No i patrzcie, znowu mamy 100 HP. Coś pięknego, naprawdę. Tristana na drugi level. To jest bardzo dobre wzmocnienie, ponieważ ona trzyma nasze itemy tutaj. I ona na drugim levelu bardzo dużo zyskuje. No tutaj gościu próbuje grać zabójców. Na szczęście Katarina tylko na pierwszym levelu. Także jakiegoś mega damage'a nam nie zrobiła, dzięki czemu nasi snajperzy mogli sobie przeżyć. No i dobra, mamy 50 golda, 4 win streaka, bardzo fajnie na rundę neutralną. Dobra, zobaczmy, co dropną nam raptorki. Kolejny miecz. Kurde, no to nie jest zbyt dobry drop akurat. Tych mieczy już mamy wystarczająco dużo. Wbijemy sobie level, może dropniemy tego Gina, czy kogoś innego potrzebnego. Ach, niestety. Nie ma nic, kurde. Dobra, dorzucimy sobie tą Leonę.
Niech ona nam tutaj zwiększa pancerz. No i kurczę, zastanawiam się, co z tymi itemami. Nie spodziewałem się takiego dropu. No bo co, Deathblade'a raczej słaba opcja budować. No chyba, że GA. Może to GA, nie wiem, zobaczymy jeszcze. O wow, ten Graves niestety nas tutaj porobił. Ci przeciwnicy niestety się leczą. A co daje mutant? Pancerz, odporność na mag... Wszystko daje, kurde. Mocny boost, mocny boost. No i nie dropi nam nadal nic. Słuchajcie, musimy porolować troszeczkę. Sajony i Serafiny, kurde, nam dropią. Jest Leona na drugi. Ja pierdziele. Słabizna totalna. Co to ma być? Znowu złomiarz. Zobaczymy, jak sobie z nim poradzimy. Albo nie poradzimy. No kurczę, jak zobaczyłem na początku gry tą Caitlyn, to mówię, wow, ale to będzie super gra w snajperów. A teraz mamy 7 level, 15% na fioletowe postacie i co? I gówno. Nic nam nie dropi. Naprawdę, totalna lipa. Przegrywamy kolejną walkę. 82 HP. No na szczęście i tak mamy troszeczkę te... tą żywotność zwiększoną przez to, że leczymy się o 2 HP. No i dobra, mamy chociaż Brauma. Chociaż tyle możemy sobie wymienić. No tak, to kurczę... O, jest Braum kolejny. Fajnie by było go już teraz na drugi level wbić. Aha. Raczej słabe. Galio też nam się nie przyda za bardzo. Wow, i gościu Magina na dwójce? Czy ja dobrze widzę? Ja pierdzielę. Gościu Magina na dwójce. Co to ma być? A ja go cały czas szukam. O, zebrali się teraz wszyscy, żeby pooglądać moje nieszczęście w tej grze. O, ja pierdzielę. Trzecia przegrana z rzędu. Dobra, może coś przynajmniej z karuzeli zgarniemy. Nie, nie zgarniemy, bo jesteśmy drudzy. Fuck. Dobra, weźmiemy sobie z karuzeli Negatrona. No bo czwartego miecza już w ogóle nie chcemy. A tak, to sobie zrobimy tego. Szpona. O, jest Braum na dwójkę. Fajnie. No i tak, mamy to GA na Tristanie. Kolejnym itemem będzie najprawdopodobniej Giant Slayer. No bo mamy ten miecz, nie? Czy wszystko zależy od tego, co właśnie wyrzucą te nasze brzytwodzioby zaraz. Tymczasem zobaczmy, na koło walczymy. Na gościa z adeptami. Adepci Arkanów. No mam nadzieję, że tutaj pokonamy go. Chociaż kurde, bardzo mocny frontlane ma. Oj, niestety, kolejna przegrana. Kurczę, no słabo, słabo nam idzie. Zaczęliśmy tutaj przegrywać. No ale to przez to, że się nie ustabilizowaliśmy, nie? Nie zdobyliśmy nam potrzebnych postaci. Uuu, kurde, ale wzmocnionka. Zobaczmy, co my tu mamy. Ty, a dwóch ochroniarzy... No, dwóch ochroniarzy, to brzmi dobrze. Dwóch ochroniarzy brzmi mega dobrze, będziemy mieli czterech. Dusze towarzystwa tak średnio. No bo, jak mówiłem, w słabym miejscu się to respi. I mamy Gina, także od razu sobie go wymieniamy. Znaczy, wymieniamy sobie tą Tristanę na Gina. No i jeżeli mamy już go, to myślę, że powoli możemy podbić level, dzięki czemu będziemy mieli większy procent na
na te fioletowe postacie. No dobra, i ci zabójcy już, kurczę, mega wzmocnieni od poprzedniej gry na nich, także zobaczmy. Oj, coś czuję, że słabo będzie. No niestety, nasz Jin, kurczę, już zginął. No przegrano, ale dobra. To jest przynajmniej 5 lustrika, więc mamy dodatkowego golda. No i zobaczymy, co dadzą nam brzytwodzioby. Może coś, co pozwoli nam się odbić od tego dna. Jest rękawica, okej. O, jest łuk, słuchajcie. I możemy zrobić... W sumie to Last Whispera możemy zrobić. To chyba będzie nawet lepsze niż Giant Slayer. Tak myślę. W połączeniu z Infinity Edge'em. No, myślę, że taki zestaw itemów na naszego Gina jest całkiem mocny. No i dobra. Teraz musimy poszukać wszystkich potrzebnych nam postaci. Mamy drugiego Gina. Dobra. No i kurczę, nic więcej. Aj, słabo, cholera. I teraz musimy zrobić coś z tych itemów, także bierzemy sobie krwiopijca i AP dla naszej Caitlyn. Miejmy nadzieję, że z tego skorzysta. No nie, akurat nie w tej walce, ponieważ Blitzcrank ją tutaj przyciągnął, ale następnym razem może. Kurde, i my dalej przegrywamy, słuchajcie. My dalej przegrywamy. Dobrze, że mamy to leczenie, bo naprawdę już mega dużo dzięki temu zaoszczędziliśmy HP. No i w sumie cały czas jesteśmy na pierwszym miejscu, także nieźle. Dobra, jest Jin na dwójkę. To jest bardzo mocne. Ua, jest Yumi nawet. No, myślę, że sobie zrobimy coś takiego. Jest Orianna. Także wywalimy sobie tą Illaoi i mamy dzięki temu boost nakręconego. Dobra, zaczyna się to fajnie kształtować. Wreszcie zdobyliśmy postacie takie, jakich potrzebujemy. No i zobaczmy, jak ten team sobie poradzi. Może wreszcie coś wygramy, ha? Ha? Zobaczymy. Tutaj jakiś Yone z Fiorą. No mocno się leczy, aczkolwiek... Tak jest, fajnie. Jin 5,5 koła damage'a, o to chodzi, tak trzeba właśnie tutaj sobie radzić w tej grze. Lecimy dalej, zobaczymy, z kim będziemy dalej walczyć. O, ale czekajcie, jest jeszcze Orianka, to może jednak sobie porolujemy. O, Jace'a. Dobra, Jace'a... Jakby to tutaj ustawić? Nie, tego Jace'a myślę, że dam na front. Jako tanka. I Szpona damy sobie na Brauma, żeby on fajnie sobie tankował. No i mamy tymczasem Transformer, Przytulas, 4 ochroniarzy, nakręcony licealista, Stróż Prawa i Snajper. No kurczę, myślę, że to powinno fajnie działać. Tym bardziej, że ten Jin jest już na dwójeczce. Tą Caitlyn fajnie by było też wbić na trójkę, bo brakuje nam tylko 3, aczkolwiek małe szanse na to są, bo mamy 15% tylko na postacie pierwszego tieru. No i ten team, jak widzicie, w tym momencie już fajnie działa. Potrzebowaliśmy właśnie dostać te postacie czwartego tieru po prostu, nie? I teraz jakoś to wygląda, teraz można działać. Dobra, co byśmy chcieli wziąć z tej karuzelki? Niestety wybieramy jako ostatni, także pewnie nic fajnego tutaj nie zostanie. Kurczę. No jest Deathblade, ale może Snajpera weźmiemy sobie. Jeżeli w przyszłości dropnąłby właśnie nam jakiś Snajper, to byśmy mogli zrobić 4. Tak właśnie tym tokiem rozumowania idę.
Dlatego sobie to wziąłem, nie? No bo co, następna karuzelka, jakimś cudem może się pojawi tam ten snajper, no to będziemy mieli mega mocnego boosta, bo nasi snajperzy będą wtedy zadawać dwa razy większy damage niż zadają aktualnie. No dobra, ale teraz trzeba się zmierzyć niestety z zabójcami, kurczę. Zobaczymy, może tym razem jakoś się uda. Kurczę, Katarina się mocno leczy. Dobra, ale te... No nie, dostał jeszcze podrzut. Ol, dobra. Okej, okay, nieważne. Jin daje radę, tak czy siak. No, szczerze mówiąc, cieszę się, że zbudowałem na niego to GA. No bo w takiej gierce jak tutaj, nie? Zabójcy skaczą, coś tam. Oni go zabijają i później tracą na niego, z niego fokus. Dzięki temu on sobie może wstać i ich dobić, nie? Także mega fajnie. Okej, okay, i tutaj gramy znowu na pretendentów. No i słuchajcie, ta gierka powinna powoli się tutaj już zawężać, nie? Powoli powinno nam się tutaj klarować mniej więcej top 4. No tutaj gościu już odpada. O chyba, ty, co jest, jak się leczy ten Yon? Widzieliście to? Ja pierdzielę, no ale dobra. No, to jeszcze nie jest top 4. Bo gościu tam, co ma 5 HP, jeszcze żyje jakimś cudem. No, ale... No gościu z drugiego miejsca, jeszcze tutaj ma win streak, także jednak kogoś obawiać się można. Aczkolwiek fajnie to wygląda. Fajnie to się zapowiada. I mamy kolejny item na Caitlyn. Dobra, także od razu sobie go zakładamy. Na naszą Caitlyn. Wejdziemy sobie w level chyba. I patrzcie, zrobimy sobie teraz 4 snajperów. I elegancko. Widzicie? I nawet nie potrzebowaliśmy tego drugiego itemu na snajpera, tylko sobie po prostu wbiliśmy 9 level i super. O, tu jeszcze Jaycik, także zablokujemy sobie go i zaraz sobie go kupimy. No mam nadzieję, że te wzmocnienia już będą na tyle fajne i mocne, że będziemy w stanie wygrać tą grę. No ale nie ma być co zbyt pewnym siebie. Bo jak widać, kurczę, tutaj mamy problem, żeby się przebić. Ja pierdzielę, gościu w ogóle jak wyrolował te wszystkie postacie. No mega dużo trójek. I dostaliśmy srogo w pizdę. No także słabo, ale dobra, top 4 już mamy gwarantowane. Jaycik na dwójce. Który na froncie... po prostu wzmacnia nasz front lane. O, mamy nawet top 3, słuchajcie, bo dwie osoby odpadły. Oj, ale kurczę... No przed chwilą mocno przegraliśmy, nie? Gościu ma nad nami mega dużą przewagę. Zobaczymy, jak pójdzie nam z tym arkanistą. Jestem ciekaw, czy z nim wygramy, czy z nim też przegramy. Wow, Lux przepotężna. Ole, wali bomby ta Lux. No nie, i z kolejnym przegraliśmy. Ojojoj, słuchajcie moi kochani. Może być ciężko w tej grze. No top 1 chyba... Bo to nie... Ole, patrzcie, jest Janna. Dzięki czemu mamy zaklinacza uczonego. Coś to z ustawieniem by trzeba było pozmieniać. Ustawimy sobie tak, bo widziałem tam Blitzcranka. O. No dobra, no kurczę, nie mamy golda, żeby rolować. No jakoś więcej rzeczy tutaj zmienić nie możemy, że tak powiem. O nie, i przestawił tego Blitzcranka. O Jezu, i jeszcze Zephyra tam miał. O, ale nas porobił ten gościu. O kurde, i przyciągnął nam Jina przez to.
No tego się zupełnie nie spodziewałem. Nawet nie wiedziałem, że orze ma Zephyra. Nie zwróciłem na to uwagi. Ale patrzcie, ten Jean? Kurczę, no to są tak potężne tanki. No nie. Kurczę, ten Kog'Maw. A w sumie było blisko. Dobra, co byśmy stąd wzięli? Weźmy sobie Warmoga. Żeby wzmocnić nasz front lane. Damy sobie to oczywiście na Brauma. No i jakoś trzeba zmienić to ustawienie chyba, ale sobie jeszcze porolujmy. No i jest Yumi. Kurczę. Ale niestety nie możemy jej kupić teraz. Gość nas tutaj obserwuje niestety. Patrzy co robimy. Także stwierdziłem, że nie będę się przestawiał, bo... O, dalej tam ma Blitzcranka. Stwierdziłem, że się nie będę przestawiał, bo on pewnie zobaczył, jak ja sobie tam gdzieś coś kombinuję. I że się przestawi na mnie. No ale dobra, kochani widzowie. Niestety snajperzy nie pokonali tutaj wszystkich. Kończymy na drugim miejscu. Ja was bardzo serdecznie pozdrawiam, zapraszam do kolejnych odcinków, zostawiajcie łapki w górę, suby, komentarze i co? I widzimy się w kolejnych odcinkach. Na razie.